W ostatnich dwóch numerach omówiona została historia Orient Expressu, który do dziś jest synonimem luksusowej podróży. Orient Express miał też najdłuższą trasę na świecie. W bieżącym numerze zajmiemy się koleją transsyberyjską. W latach 50. XIX wieku generał gubernator irkucka i jenisejska Nikolaj Murawiow-Amurski rozpoczął starania o budowę linii kolejowej przecinającej Syberię. I łączącej europejską i azjatycką część Rosji. Jednakże te plany z różnych względów musiały zostać odłożone na późniejszy czas. W latach 1887-1888 wyruszyły trzy ekspedycje badawcze do wyznaczenia przebiegu trasy kolei, kierowane przez inżynierów Mierzeninowa, Wiaziemskiego i Ursatiego. W grudniu 1890 roku, w końcu po zapoznaniu się z raportami z ekspedycji badawczych, podjęto decyzję o budowie syberyjskiej drogi żelaznej. 29 marca 1891 roku Aleksander III wydał reskrypt nakazujący rozpoczęcie budowy połączenia kolejowego między Uralem a Wybrzeżem Pacyfiku. 31 maja 1891 roku we Władywostoku nastąpiło uroczyste położenie przez starowicza Mikołaja kamienia węgielnego pod budowę i datę tę uznaje się za oficjalny początek prac. Budowa została podzielona na trzy etapy. Stacje stawiane miały być nie rzadziej niż co 50 km. Budowa całej trasy miała zakończyć się do 1905 roku i kosztować. 350 milionów rubli. Trasa kolejowa budowana była równolegle z dwóch jej końców, czyli od Władywostoku do Chabarowska na Dalekim Wschodzie i od Czelabińska do Nowosybirska, jako przedłużenie istniejącej już wówczas linii Moskwa-Czelabińsk. Ciekawszym rozwiązaniem w trakcie prac nad koleją Krugobajkalską, czyli jednym z odcinków kolei transsyberyjskiej, była przeprawa kolejowo-promowa. Zanim zbudowano odcinek zapewniający obejście jeziora Bajkał, w okresie wiosenno-letnim jego brzegi łączyły dwa statki, lodołamacze zakupione w szkockiej stoczni Armstrong NCO. Jeden z nich zaczął odkursować 24 kwietnia 1900 roku, a drugi 1 sierpnia tegoż roku. Z kolei zimą na zamarzniętej tafli jeziora kładziono tory, a wagony były ciągnięte po nich pojedynczo z użyciem trakcji konnej. Założonego terminu nie udało się dotrzymać. Przekroczono go aż o 11 lat i zakończono 18 października 1916 roku. Pokonanie trasy z Moskwy do Władywostoku trwało dwa tygodnie. Obecnie ten czas jest skrócony do około 145 godzin. Kolej Transsyberyjska pełniła w Rosji Sowieckiej nie tylko ważną rolę komunikacyjną, militarną czy społeczno-gospodarczą, lecz również służyła masowym wywózkom ludności polskiej z okupowanych od września 1939 roku terenów Polski i w krótkim czasie stała się ważnym czynnikiem lokalizacji sowieckich gułagów. Kolej Transsyberyjska liczy sobie 9288 km. Dzięki czemu cieszy się mianem najdłuższej linii kolejowej świata. Łączy Moskwę Jarosławską z Ładywostokiem przez Niżny Nowogród, Perm, Jaketerynburg, Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk, Irkuck, ulan czy tę. Przebiega przez osiem stref czasowych i dwa kontynenty. W kwietniu 1973 roku trasę pokonał muzyk David Bowie który tak opisał swoje wrażenia w liście do menadżerki. Nie mogłem sobie wyobrazić, że istnieją jeszcze połacie nietkniętej, dzikiej przyrody. To, co pojawiało się przed moimi oczami, przypominało przenikanie do innych czasów, innego świata. I wyjątkowo dziwnie było siedzieć w pociągu, który sam w sobie jest wytworem współczesnej technologii i przymierzać miejsca tak naturalne, niezniszczone przez człowieka. Kolej transsyberyjska przeszła również do popkultury. W 2006 roku koleją transsyberyjską podróżował Paulo Coelho. Zgodnie z informacjami od mediów, autor brazylijskich bestsellerów zatrzymał się w Burgu, Nowosybirsku, Irkucku i Władywostoku. Owocem tej podróży była wydana w 2011 roku książka Alef. Dla miłośników grozy polecamy film Horror Express, czyli horror... Science fiction z 1972 roku